Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Niedawno pojawiła się Open Beta 1.45 dla ATS-a. Długo nie trzeba było czekać i już tą wersję również dodano do ETS-a. Także już teraz możecie standardowo włączyć tą betę, pobrać ją, no i oczywiście przetestować to, co szykuje się do kolejnej aktualizacji 1.45, tylko pamiętajcie, że jest to oczywiście wersja beta. Jeszcze trwają tutaj testy, może pojawić się sporo błędów i jeśli natkniecie na jakieś, należy je zgłosić na forum SE Software. Bardzo polecam, bo wtedy nie dość, że oczywiście gra zostanie naprawiona, nie będzie tego błędu, który przeszkadza, to również przyczynicie się do rozwoju gry, plus, kto wie, może tam jeszcze coś zyskacie, bo słyszałem, że podobno coś ciekawego można zdobyć przez takie działanie. Natomiast przechodząc już do zawartości tej bety, co my tu znajdziemy? Otóż oczywiście znajdziemy te rzeczy, o których była już mowa wcześniej, między innymi pojawi się tutaj kompletna przebudowa miasta Hanover, gdzie wykonano tutaj pracę podobnie jak w Austrii, czyli wszystko zostało usunięte i postawione na nowo. Praktycznie mamy tutaj nowe miasto z wieloma różnymi ciekawymi obiektami, miejscami, dobrze zrobionymi firmami, jak i również w pewnej części miasta znajdziemy odwzorowaną 1:1 strefę, w której odbywają się międzynarodowe targi IAA, na której są oczywiście prezentowane różnego rodzaju technologie związane z transportem. Więcej o tej nowości mówię w innym filmie, także jeśli ciekawi Was to, no to tam odsyłam. Natomiast przechodząc dalej, tak jak w ATS-ie, również w ETS-ie pojawią się cysterny do własnego użytku, więc również tutaj będziemy mogli je zakupić, dostosować tak, jak nam się podoba, i oczywiście przewozić konkretne ładunki do konkretnych miejsc. Mamy tu oczywiście standardowe zbiorniki na paliwo, jak i oczywiście silosy na materiały sypkie czy suche. A w zależności od tego, gdzie też jesteśmy, możemy sobie wybrać różne konfiguracje, jak zwykłą pojedynczą, podwójne, BW czy HCT. No oprócz tego można, wiadomo, dodać różnego rodzaju tutaj akcesoria, wybrać odpowiedni kolor, malowanie, a jak coś, no to oczywiście można już to przetestować. Kolejna nowość spodoba się tym, którzy posiadają dodatek Crown Trailers Pack, a ci, którzy go nie mają, a są zachęceni, polecam teraz zakupić, bo są akurat przeceny, także warto, jak i również na inne dodatki i same gry, oczywiście od SC Software, bo oczywiście trwa letnia wyprzedaż Steam. Natomiast co tutaj jest nowego? Otóż pojawiły się dwie nowe naczepy, o których też była już mowa wcześniej, w jednym z poprzednich filmów. Do tego pojawi się nowy ładunek dla naczepy Boxliner, gdzie możemy przewieźć dwie naczepy Kron. No i najważniejsza nowość, pojawi się fabryka Kron. Jednak żeby móc z niej skorzystać i żeby móc dołożyć do niej ładunki, trzeba oczywiście posiadać dodatek Kron Trailers Pack, także te nowości dotyczą tego dodatku, także polecam, jeśli ktoś nie ma, zobaczyć się w niego, bo tutaj naprawdę bardzo fajne rzeczy są. Przy okazji jeszcze takie drobnostki, jak 5 nowych akcesoriów do kabiny. Też również tutaj znajdziemy. Kolejna nowość dotyczy przerywników filmowych, ale niekoniecznie tych, które można znaleźć na mapie w różnych punktach, tylko chodzi o te, które pojawiają nam się podczas tworzenia naszego profilu. Wiecie, w momencie, kiedy wybieramy jakieś miasto, zaznaczamy, że chcemy tam stworzyć firmę i tak dalej, pojawia nam się taka scenka, która prezentuje po prostu daną lokację, tam z informacjami, że witamy w grze i coś takiego. Tutaj pojawiły się nowe takie sceny prezentujące poszczególne miejsca. Ta nowość dotyczy szczególnie miast w Austrii i Hanoweru. Nie bez powodu, bo są to najlepiej przebudowane miejsca w grze. No i SC Software postanowiło dodać tutaj takie odpowiednie sceny. Je można zobaczyć tylko podczas tworzenia właśnie naszego profilu. No i przy wyborze jednego z tych miast, czy to w Austrii, czy właśnie Hanower, pojawi się taka specjalna scena pokazująca właśnie tutaj takie ciekawe miejsca. Prawdopodobnie, kiedy wezmą się za inne tereny i dojdą inne przebudowane miasta, no i państwa, pewnie tam za jakiś czas też takie przerywniki filmowe się pojawią, z tym, że jest to jeszcze taki eksperyment od SC Software i bardzo czekają na wasze opinie, no i jeśli uważacie, że jest to dosyć dobra zmiana, podoba wam się czy coś, no to możecie dać znać SC Software o tym na ich forum. A kolejne nowości w sumie już zawitały również w Open Becie w ATS-ie, a przechodząc po nich po kolei, pojawi się opcja wsparcia dla brakujących modyfikacji w konwoju, kiedy po prostu nie mamy jakiejś modyfikacji, a w ustawieniach serwera ustawiliśmy, że jest akceptowalne to, że nie musimy mieć danej modyfikacji, to wtedy gra albo nie będzie nam po prostu pokazywać danej rzeczy, albo po prostu zastąpi ją czymś innym po prostu. Pojawi się czujnik deszczu, który automatycznie będzie nam dostosowywał prędkość wycieraczek do danych opadów. Kiedy zauważy, że tych kropel jest mało na szybie, wtedy ta prędkość będzie mniejsza, ale kiedy wyczuje, że będzie ich znacznie więcej albo opady będą znacznie
mocniejsze, no to wtedy oczywiście ta prędkość wzrośnie. No i coś, co pewnie wielu osobom się przyda, nie trzeba będzie teraz instalować modów, chyba że będziecie chcieli usunąć niewidzialne ściany. Ale w każdym razie, dzięki tej nowej funkcji, będziemy mogli teraz wyłączyć te wszystkie X-y, te całe takie blokady, strzałki, czy co to nam się pojawia na drogach, co nie wygląda naturalnie, wygląda tak sobie, momentami nawet też przeszkadza przy ładnych widokach. Od teraz będziemy mogli to normalnie wyłączyć, natomiast ta niewidzialna ściana tam nadal jest, więc jeśli ktoś chce po prostu dalej przejechać, no to na pewno będzie potrzebowała dalej jakiejś modyfikacji, ale w każdym razie fajnie, że dodano tą funkcję. Plus, jeśli chodzi o jej działanie, w momencie kiedy uderzymy w dane miejsce, gdzie są te X-y, a mamy je wyłączone, to one na chwilę się po prostu pojawią. Coś takiego już testowałem w ATS-ie, ale jak się uda, to również na niedługo przetestuję to w ETS-ie, to wam pokażę jak. Natomiast przechodząc już do pełnego dziennika zmian, podsumowanie. Jeśli chodzi o zmiany na mapie, no to doszło do przebudowy miasta Hanower, no i oczywiście pojawiła się fabryka Kron w mieście Wertle. Wymaga jednak dodatku Kron Trailers Pack. Jeśli chodzi o rozgrywkę, no to wprowadzono możliwość grania bez wymaganej modyfikacji, dodano specjalne intra dla miast w Austrii i w Hanowerze, wprowadzono czujniki deszczu, jak i dodano też możliwość ukrycia tych wszystkich blokad, X-ów, czałek i tak dalej. A w kategorii pojazdy wprowadzono cysternę do własnego zakupu, no i też pojawiły się nowe naczepy, jak i bibeloty do kabiny, w dodatku Kron Trailers Pack. Także to znajdziemy w tej open becie, no i zapewne też już w pełnej aktualizacji 1.45. Jeśli nie wiecie, jak uruchomić tą betę, no to w chwili obecnej macie poradnik, jak to włączyć na Steamie. No i pamiętajcie, że gra potem się zaktualizuje, no i będziecie mogli zagrać. A jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!